Najczęstszą przyczyną zapalenia pęcherza jest po prostu infekcja bakteryjna. Jeżeli chodzi o objawy, to przede wszystkim jest to ból w podbrzuszu oraz uczucie pieczenia podczas oddawania moczu. Jak uchronić się przed zapaleniem pęcherza? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać kilku zasad. Numer jeden to regularnie przyjmować płyny, na przykład 2 litry wody dziennie. Oprócz tego powinniśmy oddawać mocz zawsze wtedy, kiedy czujemy parcie. Unikać powinniśmy dezodorantów intymnych oraz kąpieli bąbelkowych. Zawsze powinniśmy oddawać mocz po stosunku płciowym. Ponadto możemy regularnie przyjmować owoce żurawiny lub żurawinę w postaci soku. Żeby skutecznie leczyć zapalenie pęcherza moczowego, powinniśmy udać się do lekarza, który prawdopodobnie przepisze nam antybiotyk. Zapalenie pęcherza moczowego nieleczone może doprowadzać do powikłań, przede wszystkim do ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Objawia się ono przede wszystkim bólem w okolicach lędźwi. Innym bardzo niebezpiecznym powikłaniem jest tak zwana urosepsa, wtedy kiedy bakterie rozprzestrzeniają się z układu moczowego na cały organizm. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby nie lekceważyć początkowych objawów zapalenia pęcherza moczowego. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu.